Witam państwa serdecznie. Dziś w naszym studiu gościmy Pawła Kowalskiego, oficera prasowego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie. Przed nami wiosna, ale dla strażaków to jest czas wytężonej pracy. Co roku, bowiem są przypadki wypalania traw i co za tym idzie pożary z tym związane, także zabudowań. Tak, oczywiście. Proszę sobie wyobrazić, że taki pożar traw może się rozwijać bardzo szybko do prędkości około 20 km na godzinę. To jest prędkość szybkiego biegu młodego człowieka. Także potrafi być naprawdę zaskakujący. I dlatego też no, co roku mierzymy się z pożarami nie tylko traw, ale te pożary rozprzestrzeniają się na, na budynki mieszkalne, częściej na budynki gospodarcze, elewacje zabudowań. Także generują coraz większe straty. Ale proszę sobie wyobrazić, że straty w imieniu to nie wszystko. Co roku ginie od kilkunastu do kilku osób w wyniku pożarów traw. Także to też powinno uzmysławiać, jak niebezpieczne mogą być te teoretycznie niewielkie pożary. Nie mówiąc już o rannych, bo tych rannych jest średnio kilkaset. Dla nas to takim. Specyficznym przypadkiem był rok 2012, gdzie w powiecie szydłowieckim w wyniku pożarów traw zginął strażak ochotnik. Także człowiek przygotowany z jakimś sprzętem do walki z tym pożarem, a, a też zdarzyło się tak, że ten pożar go zaskoczył, dlatego e, może być to naprawdę niebezpieczny pożar. A jak wyglądają te pożary wywołane wypalaniem traw w statystykach? Czy możesz nam powiedzieć, czy to jest tendencja rosnąca czy malejąca na przestrzeni ostatnich lat? Jak to wygląda? Ta tendencja pożarowa niestety cały czas jest uzależniona jeszcze od pogody. W przeciągu ostatnich trzech lat, powiem, ten rok 2015 był najbardziej taki może tragiczny w skutkach. To był bardzo suchy rok. Tych pożarów w naszym powiecie koźnickim mieliśmy prawie 250 pożarów traw. Później był już rok, ta wiosna była bardzo mokra i tych pożarów było w 16 niecałe 100, natomiast w znowu tendencja zwyżkowa, niecałe 150 pożarów. W skali kraju to wygląda to tak, że na przykład w tym 2015 roku, o którym mówiłem, tych pożarów było ponad 82 tysiące. To też proszę sobie wyobrazić, jaki to jest czynnik ekonomiczny. To są pożary, które głównie, z którymi głównie walczą ochotnicy ze względu na to, że ich skala jest dość duża. Każdy ochotnik za godzinę swojej pracy dostaje też ekwiwalent pieniężny. To jest średnio. Kilkanaście złotych, także y, godzina pracy zastępu, bo tyle mniej więcej trwa średni pożar traw, to jest y, no, około 100 złotych samej pracy strażaków, nie mówiąc już o paliwie, o zużyciu sprzętu. Y, dlatego też, no, a trzeba wiedzieć, że do każdego pożaru traw y, na pewno wyjedziemy. W tej chwili wszyscy mają telefony, wszyscy dzwonią, jeżeli tylko widzą. Dlatego, jeżeli wypalamy trawy, to musimy się spodziewać, że taka interwencja Straży Pożarnej będzie, która generuje oczywiście koszty z naszych podatków. A powiedz, dlaczego wypalanie traw jest tak popularne wśród ludzi? Bo to jest no, co roku to się powtarza. Nie można jakoś w tą świadomość ludzką wejść, żeby zmienili swoje przyzwyczajenia i co roku, tak jak mówisz, jak jest wiosna, sucha to więcej, jak jest mokra to mniej, ale to wypalanie traw jest praktykowane wśród mieszkańców. No niestety, my edukujemy cały czas społeczeństwo, staramy się trafić głównie do młodych ludzi, bo oni są jakby bardziej podatni na wiedzę, często trudno zmienić przyzwyczajenie tych osób starszych. Ludzie jeszcze uważają, że cały czas wypalając trawy użyźniają glebę i oczywiście robią sobie porządek na działce, natomiast jest to bardzo mylna opinia, bo te pożary traw niestety glebę wyjaławiają w miejscu, tam, gdzie był pożar w miejscu tych wartościowych roślin, jak trawa chociażby, pojawią się w pierwszej kolejności chwasty. Dlatego też, jeżeli robimy to długofalowo, to będziemy mieli zamiast łąki pole pełne chwastów i, i to też chcielibyśmy, żeby sobie ludzie uświadomili. Ale też żyją wszystkie y, zwierzątka, owady różne, które giną te oczywiście. podczas wypalania. Oczywiście, już wspominałem o czynniku ekonomicznym, o, tym, o tych tragicznych zdarzeniach, o stratach w mieniu dla lasów, ale te pożary traw, w ogóle trawy to jest siedlisko y, całego ekosystemu. To jest, wiosna to jest okres lęgowy ptaków, skowronków, które tak lubimy, y, saki mniejsze saki, jeże, y, zające, oczywiście płazy, gady, mnóstwo owadów, to jest cały ekosystem. Taka łąka to jest pełny ekosystem, który oczywiście jednym pożarem traw w jednym momencie niszczymy. Warto też wiedzieć, w tej chwili bardzo dużo mówi się o smogu. Taki kilkuhektarowy pożar traw generuje naprawdę olbrzymie ilości zanieczyszczeń. Jeżeli to jest na dużą skalę, to nawet mogą wpływać na anomalie pogodowe, tak jak na przykład gradobicia. Naprawdę taki pożar traw zanieczyszcza bardziej niż czasami jakaś fabryka. A czy są jakieś kary dla osób, które wypalają trawy, które stwarzają zagrożenie? Oczywiście. Kary są zależne od wielkości czynu. Generalnie wypalanie traw jest zakazane i jest za to kara grzywny. Nawet do 5 tysięcy może taka grzywna się pojawić. Natomiast jeżeli taki pożar traw, który wywoływaliśmy może stanowić zagrożenie dla życia lub mienia o dużej wartości i zostanie nam to udowodnione, to nawet może być kara do 10 lat więzienia. Trzeba też wiedzieć i trzeba to podkreślić, że rolnicy często wypalają trawy Zamiast, ich, zamiast je wykaszać, żeby czasami dostać dotacje. I te przypadki takie, że te dotacje są zabierane za pożary na łąkach, już są coraz częstsze, dlatego też to powinno być przestrogą, żeby jednak te swoje łąki pielęgnować w normalny sposób, a nie poprzez wypalanie. A powiedz nam już na zakończenie, bo co roku macie takie różne akcje, apelujecie do mieszkańców, przestrzegacie przed tym wypalaniem traw. Czy w tym roku też taką akcję planujecie jakąś? Oczywiście my zawsze na wiosnę prowadzimy działania prewencyjne związane z akcją Stop Pożarom Traw. Staramy się prowadzić edukację w szkołach. Już też jesteśmy po pierwszym spotkaniu z sołtysami w gminie Kozienice, gdzie te tematy wypalania traw były poruszane. Co prawda ogólnopolska kampania jeszcze nie ruszyła, ale ta, ta, ta kampania tak często była prowadzona, że jest dla nas już normą i, i my te działania i tak. I tak prowadzimy. No w tym roku mamy nadzieję, że tych pożarów będzie naprawdę mniej, raz, że ta edukacja myślę, że jakieś skutki powinna już przynosić. A druga sprawa, no dla nas, dla strażaków, mieliśmy to szczęście, że zima przytrzymała trochę dłużej. Mamy już kwiecień, a do tej pory mieliśmy raptem tylko cztery pożary traw, co dla nas jest, powiedzmy sobie szczerze, dużym sukcesem. No natomiast teraz już zrobiło się ciepło i na pewno te pożary się pojawią, ale liczymy, że też ten, ta wegetacja już za chwilę, dlatego tych pożarów powinno być i tego bym sobie życzył znacznie mniej. I oczywiście apelujemy do ludzi o zdrowy rozsądek. Tak, oczywiście pogoda to jedno, ale, ale cały czas bylibyśmy najbardziej dumni z tego, jeżeli ten rozsądek zacząłby być naprawdę widoczny, a nie zależałoby to tylko od pogody. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu, dziękuję za rozmowę. A Państwu przypomnę, że gościliśmy Pawła Kowalskiego, oficera prasowego, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.